Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się oczywiście w grze Salten Sanctuary. No i cóż, dziś rozpoczynamy w sanktuarium, w którym ostatnio zakończyliśmy przygodę. Gdyż stwierdziłem, że na razie to czerwona hala klatek, czegoś tak, będzie najlepszym wyborem dla nas. I cóż, rozpoczynamy odcinek od tego, że mamy 7 poziomów do wydania. Chyba 7? Tak, 7. I powiem szczerze, nie wiem. Totalnie nie wiem, gdzie, jak, po co, na co powinienem iść, bo moglibyśmy niby zdobyć już miecznika klasy trzeciej, tylko czy ja go potrzebuję? Właśnie tu jest ten problem, że nie wiem, czy go potrzebuję, czy nie, bo na pewno to, co jest stuprocentowo pewne, trzymać mój miecz w jednej ręce fajnie by było, ale równie dobrze mogę po prostu powiedzieć, że to nawet nie jest potrzebne, bo przecież dwuręcznie jest lepiej, czy coś. No i tak, dlatego nie wiem, czy będę to brał, czy nie. Oczywiście chciałbym, na tyle, na ile to było możliwe, sensowne i tak dalej. Ale no, na razie tego nie chcę brać. Drugą opcją natomiast jest rozwijanie się tutaj, co znacznie by pomogło nam, bo zwiększałoby nie dosyć kondycję. Jak widać, jeden punkt to jest 10 kondycji i 5 skupienia. To jeszcze właśnie to by nam zwiększało trochę atak, a to trochę uzik, więc tak... Wydaje mi się, że to może być lepszy wybór. Jak na razie. No i na końcu tego łącznie będziemy mieć jeszcze dodatkową butelkę energetyczną i dodatkową miksturę zdrowia. Więc tak... To chyba będzie naprawdę najlepszy wybór. Nie wiem, czy też będziemy brali to od razu, czy nie. Ale tak, na razie pójdziemy w taki sposób. I owszem, wiem, że można tutaj wrzucać więcej pereł, żeby jeszcze bardziej zwiększyć statystyki. Ale na razie nie chcę tego robić. Więc to w taki, a nie inny sposób właśnie dlatego, że daje to jakieś tam bonusy. I nie dość, że daje jakieś tam bonusy, to jeszcze przy okazji właśnie przybliża nas do kolejnych mikstur. I okej, w takiej konfiguracji teraz możemy wyruszyć, by podbić tę lokację. I tak, na wstępie powiem, że nie do końca pamiętam, którędy się, gdzie, jak, kiedy się tu łaziło. Więc potencjalnie cokolwiek tu jest, jakkolwiek tu jest, będziemy musieli odkrywać ponownie. Jedne co to tutaj właśnie zauważam takie coś pięknego, więc... Idziemy i... chwila. A nie, ja tutaj byłem już przecież, okej. Tutaj już byłem. Jak ja mogłem o tym zapomnieć? No nie wiem. No nie wiem. Aha, chociaż... Chyba jest jednak sens tutaj zaglądać. Albo mi się wydaje, albo widziałem tam znów błazna. Więc tak, jeśli się da, to może... Naprawdę sensowne byłoby tu pójść jeszcze raz. Więc przy okazji, to jest wielka podwzroczności. Okej. Okay. Jakaś butelka do patrzenia. Co nie powiedziałbym, żeby było jakoś szczególnie potrzebne, bo... w każdej chwili możemy aktywować sobie zaklęcie, które daje nam opcję dostrzegania tego wszystkiego. Ale hej, dla wojaków i tym podobnych to może i ma sens. Okej, okay, czyli nie udało się. Miałem tylko jedną próbę, niestety. I nawet nie chcę z tego rezygnować, bo chcę się dowiedzieć, co ten dziwny błazon znowu nam powie. Patrząc na to, że ostatnie jego gadanie było trochę bezsensowne. No ale przynajmniej dało nam właśnie możliwość chodzenia do góry nogami. Teraz tak skaczemy w ten sposób. No i jesteśmy. Udało się tym razem. I tak, kryształowa kula, która pozwala sanktuaria zmieniać nasze. Tych innych wyznań. Na razie mi na tym nie zależy. No i błazen, z którym bym chciał pogadać. Popatrz na nas! Chodzimy po sufitach, bez pośpiechu, bo zawiruje nam w głowach. Dechami, ścianami, podłogami i przez drzwi do góry nogami. Smoki wysoko i lochy nisko, znajdź głos, którego lęka się kruczysko. Głębokie, czarne piekło i to, co w mrok tam uciekło. Okej, wydaje mi się, że ten błazen ma coś więcej do powiedzenia, niż się wydaje. Wyspa straszydeł pełna, upadłych królów, przeklęta kraina. Władał władca podwładnymi, kierując się błazna rodami mądrymi. Okej. Czy jest coś więcej do dodania? Chyba nie. W takim wypadku dzięki, błazen. I tak. Skoro tu byliśmy, oznacza to, że to było chyba na trasie z zamku. A to oznacza, że nie trzeba tutaj zaglądać bezpośrednio, więc robimy rolki z powrotem w takie bezpieczne miejsce, odpoczywamy, żeby mieć pełną energię i wszystko inne odnowione.
I teraz z pełnymi predyspozycjami bojowymi możemy pójść tu. I w sumie właśnie mamy te fajne ogniste obrażenia na tym mieczu. Ale czy on bardzo potrzebny, to nie wiem. Dlatego też w sumie wróciłbym nasz dom szałego, który przyspieszał nam animację. On pożoga? Dziękuję. Chyba bym padł, ale tak. Te przyspieszone animacje, nawet nie wiem nadal o ile procent, mogą być jednak cenniejsze i jest zejście jeszcze niżej albo tutaj. Na razie bym skupił się na tym tu i pawęż typu 46 oraz jakieś nowe dziadostwo. Nie wiem, czy jest groźne, czy nie. Dobra, padło dosyć szybko, to może nie jest aż takie złe. I teraz przejście jeszcze dalej, jednak zanim to chciałbym zobaczyć, co się kryje w tym miejscu. Bo tam potencjalnie możemy znaleźć jakieś większe, nowe rzeczy tutaj. Tutaj w sumie będziemy iść w stronę czegoś, co już widzieliśmy. Chyba, więc... Nie, dobra, tu są windy, które są nieaktywne. To potencjalnie w sumie mówi dużo więcej, niż by mogło się wydawać się. Gdyż już widziałem tak jakby halę z windą, która mnie działała. A przynajmniej podejrzewam, że nie działała, dlatego tam nie skakaliśmy. Bo pewnie oznaczałoby naszą śmierć. Więc tak, potencjalnie może tam będzie skrót. Halo postać, tutaj masz wroga. Dziękuję. Okej, tu mamy ogniopluje, które chcą nas ubić. I wrogów. A, i znowu to coś. Srebrny iść, dobra. No, jeśli mam jeszcze z tym wrogiem walczyć, to nie ten przycisk. Wolałbym się przygotować jak najlepiej, inaczej mówiąc, nałożyć jeszcze to całe wzmocnienie na mojego mieczyka, który mamy tutaj. No, od razu lepiej. Tak, ta strona coś oferuje? Ano, oferuje. Oczywiście, że wpadłem w pułapkę. To był jakiś przedmiot, którego niestety teraz nie zauważyłem przez to i... To mam odpowiedź na moje pytanie, czy warto, czy nie warto. Co? To jest... tutaj? Okej, to jest... Aha... Bardziej pudełkowate niż myślałem. Widzieliśmy już prawie na początek. Więc okej, no... Dobra. A zapomniałem, nie mogę walczyć tym mieczem w jednej łapie. Tak... chyba jednak sensowne będzie bardzo... powrócić później i się właśnie naumieć walczyć jednoręcznie takimi mieczami. Ale okej, dobra, fajnie. Fajnie, że tam mamy przejście, na pewno ułatwi to jakieś zwiedzania. To są jakieś drzwi, które prowadzą... Nigdzie nie prowadzą. Chyba, a nie, zapomniałem, że możemy się od ściany odbić, więc prowadzą jednak tam. Ale fajnie by było, gdyby te toporki, czy to, co oni tam rzucają, nie zatrzymywały mi się na głowie, zadając obrażenia kilkukrotnie. Byłbym bardzo wdzięczny. I dobra, sytuacja jest jaka jest, więc... Może bezpieczniej będzie na razie się bawić w prawdziwego... czarodzieja, a nie... maga. A jeśli ktoś nie wie, czym mówię czarodzieja, a nie maga, jest to, można powiedzieć, moje polskie tłumaczenie osobiste określeń na klasy, zawarte w systemie do RP, szczególnie do roleplaya Pathfinder, konkretnie mówiąc. I pokrótce mówiąc, tam jest poza standardowym wizardem, którego tłumaczymy czarodzieja, co jest pokrywające się z oficjalnym tłumaczeniem chociażby D&D 5 edycji. Ale tak, co? Okej, to jest dziadowski atak. Dziadowski atak, okropny, no ale tak, wracając. Więc jeżeli się właśnie pokrywa z oficjalnym tłumaczeniem, to jest to po prostu, no, sensowne. Natomiast jeśli chodzi o maga, to mag jest w mojej interpretacji polskim określeniem na magus. Klasę, która właśnie operuje pomiędzy magią a bronią białą. Najczęściej białą, bo tam dystansowe nie są aż tak dobre dla tej klasy.
Więc tak, można powiedzieć, że będąc czarodziejem, skupiamy się głównie na używaniu magii, trzymaniu się z dala od zagrożeń. Kamienny przywódca, fajnie, przyda się. Natomiast jako mag mamy jak najbardziej możliwości walki bezpośredniej. Brawo, brawo Gwiazdy Kluczu. Właśnie przy użyciu wszelkiej maści broni. Najczęściej to jest jednoręczna, nawet musi być jednoręczna, jeśli chodzi o standardy i zasady zawarte w pierwszej edycji Pathfindera. Co też możliwe, że kiedyś będę tłumaczył, pokazywał bardziej w grze Pathfinder Kingmaker, jeśli się zdecyduje jednak ją ogrywać. Bo tak, może niektórzy pamiętają, może nie była dosyć nieudolna próba moja streamowania tego kiedyś. No ale tak, powiedzmy, że nie mogą znaleźć polskiego mechanicznego tłumaczenia. Czemu mechanicznego? Mechaniczne, nie mechaniczne. To jest takie po prostu, raczej powinien powiedzieć maszynowe niż mechaniczne. Bo tak, istniało kiedyś, ktoś tam fanowsko to robił, ale... właśnie niby fanowsko, z drugiej strony użył tłumacza takiego domyślnego, jakiegoś takiego automatycznego. Ale potem to poprawiał. No jednak właśnie znikło i dlatego stwierdziłem, że tego streama... No mogę spróbować poprowadzić, ale będzie ciężko właśnie przez... powiedzmy barierę językową. Ale teraz jestem dużo już pewniejszy swoich umiejętności tłumaczenia. Co z tego, że zawsze gubię słowa w ważnych momentach. Więc tak, może udałoby się to przetłumaczyć jakoś sensownie, żebyście byli w stanie zrozumieć. A z drugiej strony też jest kwestia tego, że tam jednak jakby nawet powiedzieć, niestety pojedynki są dosyć długie. W większości przypadków, chyba że gra się na czasie rzeczywistym, czego nie lubię po prostu, gdyż jak można się domyśleć, Pathfinder, jak już wspominałem, jest systemem RPG stołowego. A systemy RPG stołowego najczęściej u siebie u podstaw mają system walki turowej. To oznacza, że nie wszystkie rzeczy da się fajnie odwzorować na czasie rzeczywistym z pauzą. Co ma trochę sensu, że nawet nie próbują tego zrobić, ale z drugiej strony odbiera też uroku i mocy niektórym klasom. Jak chociażby rzecznemu tutaj Magusowi, aka Magowi, gdzie właśnie przez to, jak jest zaprojektowane czas rzeczywisty z pauzą, ciężko zarządzać jego właśnie umiejętnością taką flagową, można powiedzieć. Aha, i zginę tutaj, bo wszyscy naraz po prostu będą na mnie ten efekt nakładać. No super. Aha, fajnie. Co prawda sam sobie to zrobiłem tym razem, więc nie ma co narzekać na grę za to. Ale tak. No, jednak chyba preferowałbym trochę wyższe obrażenia. I okej, wrogowie nazywają się po prostu wisielcy. Sensowne, jak najbardziej. No, chyba bym chciał też ten pierścień ubrać, ten znowu, który zmniejsza ilość krwawienia. Jak myślę, że utraty życia tej permanentnej. Trochę za dużo go tracę. A przydałoby się jednak właśnie być w stanie się leczyć dobrze i tak dalej. Więc tak, łykamy jeszcze raz, lecimy i jakkolwiek fajnie szybko machać, tak wracamy do obrażeń, obrażeń ognistych. Patrzcie, czy są tu jakieś informacje? Nie, niestety nie. Więc nadal nie wiem, jakie obrażenia konkretnie bijemy. I teraz tu ostrożnie. Nie. Okej, okay. I znowu to kreatura z mojej soli uciekła. Jest strasznie irytujące, zatruło mnie jeszcze, więc szybko, gdzie jest ta butelka? Użyłem mi tej butelki, co trzeba? No tak, nic jej co trzeba. Prawidłowa była inna chyba z wyglądu. O ile jeszcze w ogóle mamy od trutki? Chyba nie. Dobra, trudno, jakoś to przeżyjemy. Teraz tak. Tak, tak, sprytnie. Aha! Dwóch ich tu jest. Oj, ciężko będzie, zdecydowanie. Ale jakoś musimy dać radę. Ewentualnie zawrócić do zamku, co też jest opcją. W sumie nawet nie wiem, co byłoby lepsze.
Okej, tam już mamy trochę soli. Ale z drugiej strony, czym jest sól, jeśli mam się tam męczyć i nie być w stanie nic zrobić sensownie? Okej. Unik może? Nie, nie chcesz unikać. Dobra. Dwa ciosy z tym, nie pamiętam ile było bez tego, ale podejrzewam, że co najmniej trzy. Jednak zawsze jakieś dodatkowe obrażenia. I wiem, że niektórzy mogą teraz myśleć, ale jak możesz nie kojarzyć? A tu jest już piękny pokaz tego. Że z tym czymś jeden cios jest po tamtym, kiedy bez tego były dwa. Cokolwiek by mówić, nie mówić, jakiś wpływ to ma na moją broń. Dobra. Okej. Dwa silne ciosy, jeden zwykły też po tym. I teraz może jeszcze zamiast znowu tam wracać, pójdźmy tym razem tą trasą? Bo wiemy, że znajdziemy dostęp do... jak to się nazywa? Do windy! Nie wierzę. Nie wierzę. 13 tysięcy soli przepadło. Dobra. Potraktuję to chyba jako... jako znak, że to nie mój dzień na grę w Salton Sanctuary. Nie zmieni to jednak niczego u mnie, gdyż jestem naprawdę zdeterminowany, by w przygody solonych sanktuariów dalej grać. Po prostu wenę mam, dosłownie tak to najłatwiej określić. Że mam wenę. Jak wiecie, u mnie z weną potrafi być różnie, więc tak... Trzeba wykorzystywać okazję, kiedy naprawdę jestem zmotywowany. I tak, no. Jakoś, jak mówię, trzeba wykorzystywać okazję, też nie dziwcie się, jeśli będzie dużo więcej Santa Sanctuary niż czegokolwiek innego. Przy czym, no, wenę mam też ostatnio trochę na Cult of the Lamp. Przy czym tam to jest jednak taka kwestia, że nie powinienem tym się dzielić tutaj, powinienem to powiedzieć na odcinku z kultu. Ale tak, że teraz stwierdziłem, że właśnie dużo, można powiedzieć, przygotowań, ogarniania i tak dalej warto robić poza odcinkami, żeby potem na odcinkach było mniej męczarni. Mogą tu zginąć. Prawie ja po prostu za moje bezmyślności. Dzisiejsze. No ale tak, stwierdziłem, że właśnie dużo jest rzeczy, które przydałoby się ogarniać pomiędzy odcinkami, żeby szybciej to szło i tak dalej, więc... wydaje mi się, że na jednym z nowszych odcinków będę o tym wspominał, albo już wspomniałem. Jak mówię, trochę zaburzone są moje sposoby postrzegania tego wszystkiego. Wow, nie chciałem odkrywać żadnych ścian. To przez przypadek. Tutaj nie wiem, czy coś zmieniło to wzmocnienie. Tak, czek, fajnie, że jest. I co my tu mamy? Poza przepaścią mamy też... Więc Talisman. Okej. Może nie od trucizny do ataków. Okej. Powiem pas. Wolę zostać przy ognistych obrażeniach. Jedyne, co ewentualnie mógłbym powiedzieć, że mogłoby mnie przekonać do zmiany, to gdyby był talizman, który ma naprawdę jakiś super inny efekt, jak chociażby to przyspieszenie ataków, tylko na to potrzebujemy więcej energii, żeby to miało większy sens. Albo jeśli bym trafił na taki, który jeszcze, można powiedzieć, bardziej pasuje do mojej broni. Bądź, mówiąc innymi słowami, czy tam prostszymi słowami, tak chyba najłatwiej to byłoby określić, trafić na taki, który dodaje obrażenia tajemne. Chociaż wątpię, żeby to było. Skoro obrażenia tajemne mają swoje zaklęcie, chociaż dobra, chciałem powiedzieć, mają zaklęcie i przedmioty. Ale w sumie ten, elektryczność, ogień też mają, a proszę, znalazłem talizmana. Jak to się nazywa? Od ognia. Więc podejrzewam, że pewnie od innych talizmany też można by było znaleźć. Okej, wzywamy burzę. Dobra. Nowa figurka, jak miło. No, tego tylko brakowało, nie wierzę, nie ma bezpiecznych miejsc. 10 tysięcy soli. Czerwony hegemon, okej, przynajmniej wiem jak się to nazywa, dziadostwo. I dobra. Ja chyba szybko pobiegnę i spróbuję to odzyskać i spotkamy się już na miejscu, żeby nie marnować wam czasu. Dobrze, posłuchajcie mnie tutaj, bo wróciliśmy trochę wcześniej, głównie z jedną aktualizacją.
Pierwsza sprawa, sprawdziłem i talizman nie zmienia ilości ciosów na tych mniejszych. Druga sprawa, zmieniłem pierścień, zamiast tego dającego więcej soli wziąłem sobie takie coś, co jak widzicie przywraca powoli życie. Ostatnia sprawa, ja jeszcze właśnie wspomnieć, że wiem jak się nazywają te takie jakby duchy z wieloma rękoma. Te tutaj, co to takie latają jakby kupy, chyba to są kupy jakby cieni z tej energii, z tymi, z rękoma. Wiemy jak się nazywałem głównie dlatego, że udało mi się idąc tutaj wypadnąć coś z niego. Są to, proszę, prochy glinianego fantoma. Więc już wiem jak to się nazywa. I tak, teraz już z taką wspaniałą wiedzą chciałem pójść spokojnie dalej, ale widzę, że gra ma swoje pomysły na to, więc no, musimy być ostrożni. I tak, zaraz powinniśmy spotkać znowu tego czerwonego hegemona i spróbować odzyskać, o, właśnie to jest gliniany fantom. Ale zanim do niego pójdziemy, to trzeba się pozbyć wszystkich tutaj tych wrogów wyżej, niżej. Lepiej wszędzie, żeby po prostu nie robili problemów. Dobra. Nie widzę, żeby tu jeszcze coś byli. Więc dla bezpieczeństwa jeszcze pożoga raz, pożoga dwa. I dziab. Co mnie ciekawe, zrobię więcej te pioruny czy pożoga. Ciężko stwierdzić, dobra. A tobie zaproponuję takie piękne błyskawice. Jeszcze skulki ognia i dobijemy z miecza może. Nie, jego tarcza jest naprawdę dobra. Świetnie chroni przeciwko temu wszystkiemu. Albo moje zaklęcia są słabe. Albo jedno i drugie. Okej, czy to jest dobry moment? Nie, to chciałem. Tak, na to jest dobry moment. I dobrze, mając z powrotem naszą sól, możemy iść głębiej. Nie wiem, po co konkretnie mielibyśmy to robić, ale tak. Potencjalnie może znajdziemy tutaj jakieś odpowiedzi na nasze dylematy. Albo coś jeszcze więcej lepszego. O. Okej, to nie są może odpowiedzi na nasze dylematy, ani nic więcej, ani lepszego. Ale prowadzi nas to w jakieś inne miejsce, co może być ciekawe. Przy okazji, czy to... Nie, nie pozwala nam się spokojnie ześlizgiwać ze ścian. Okej. Okay. Myślałem, że może dałoby radę właśnie w ten sposób jakoś fajnie podróżować, ale nie. To jest tylko do wspinaczek. Więc tak, idąc tutaj, chyba byłem głupi, trafiamy na tych rycerzy. Okej, okay, jednego udało się pokonać w taki dziwny sposób. Nawet nie zauważyłem, ile soli dostaliśmy za niego. A drugi nadal tu siedzi, więc... A, pokonali, no i 350 soli. A broń, którą tutaj dostajemy jest... Tachi? Coś takiego? Wyjątkowo lekki, elegancki miecz, wykuty z wielowarstwowej stali. Dobry na zręczność, obrażenia nie najgorsze, na pewno lekki. Jeśli kiedyś miał wrócić do zwykłej broni jednoręcznej, tej takiej lekkiej, to zdecydowanie fajne. I tak, udało się tutaj przejść, super. Pozwala nam otworzyć kolejną bramę, prowadzącą do... Tej. A proszę. No takiego przejścia też się nie spodziewałem. W szczególności, że no, nie ma ono sensu. Właśnie dobra, ma sens. To jest skrót do tego miejsca. Zdecydowanie skrót, to jeszcze taki dosyć bezpieczny. Więc, tak, ma sens. Jakiś tam ukryty. Albo nawet nie ukryty, w sumie głupoty gadam. Tak, zdecydowanie. Ale dobra, nie przejmujmy się tym na razie. No dobra, no więc idźmy dalej przed siebie. Szukając szczęścia, radości, czy czegokolwiek tam innego można szukać. I po prostu spróbujmy może aktywować te wszystkie windy, co najmniej. Kamienny kowal i worek soli. Przyjemne rzeczy, aczkolwiek niekoniecznie potrzebne. Odwieczny krył, kolejny worek soli. Dobrze. Wrogowie, którzy będą spadać w jakieś przepaści. Tym samym eliminować się bez naszego udziału, jak ja takie rzeczy lubię. Okej, ogień jest... Chciałem powiedzieć dużo słabszy, ale w sumie tutaj też pojedyncze pociski dużo nie robią. Więc tak. No nie. Już po nas.
Już po nas. Już po nas. Spodziewałem się ich tutaj. A nawet jak są tutaj oni. Nie, ta lokacja jest ciężka. To nie dlatego, że jest sama w sobie skomplikowana, tylko wrogowie tutaj dużo biją. A ja nie jestem dobry w unikaniu. Okej, okay, tak, tak. Nie idę tam. Nie idę tam. Najpierw chcę pozwiedzać te miejsca wszystkie tutaj na spokojnie. Z nim będę się poddawał tamtym przeszkodom, torturom i tym podobnym rzeczom. Chociaż widzę, że dalej nie ma dla mnie nadziei. Chyba to jest jedna trasa, która mi została. I tak wiem, że mogę gadać trochę głupoty, ale no, jak mówię, dzisiaj nie jest mój dzień. Chyba. Mnie tak mi się wydaje. Okej. Okay. Leża to, to, to. Okej, okay, teraz będzie środkowe. A w sumie chyba trochę pomieszałem, ale teraz to bez znaczenia. Najważniejsze jest to, że idziemy dalej. Coraz głębiej. Patrząc oczywiście zawsze na jakieś schody i przejścia tego typu. Z nadzieją na to, że może tutaj będą jakieś bezpieczniejsze miejsca, jakieś nowe sanktuaria. Iście tędy chyba. Dobra, nic nam nie oferuje. Oczywiście zamknięta brama, jakby inaczej. I teraz trzeba spadać, co może zadać wrażenie. Na szczęście tego nie zrobiło, więc jest wyjątkowo dobrze. Okej, okay, tak, tak. Tutaj też tak. Dostajemy czerwony odłamek. I ten dziad taki mały. Trzeba się go pozbyć, zanim on coś namiesza tutaj bardziej. Gniany fantom. Też trzeba się go pozbyć. I dobra. Zaraz będzie dobrze. Silny atak. Okej. Okay. Chyba silny jest wystarczający, żeby się tamtych pozbywać. A jak nieco, to minimalnie zabraknie. Tutaj dwa uderzenia? Wydawało mi się, że powinny być trzy. Przecież skoro dwa, to dwa. Nie będę narzekał. Dobra. To jest i... Chyba to nie mimik. Mhm. Nie jest to mimik. Mamy stalowy zestaw, który jest ciężką zbroją pewnie. A za tym idzie jest dla nas nic nie wart. No cóż, smutna prawda. Ale ciężkiej zbroi to ja akurat nie ubiorę. Co też jest, powiedzmy, sprzeczne, od razu tak już, jak już opowiadam o tych anegdotkach RPG-owych, to też jest sprzeczne ogólnie z Magusem. Czy sam sobie Magus, jak tak czytam po prostu, czym sobie mówię, czytając jego imię po polskiemu, tej klasy, czyli tak dalej, no co... Sam sobie ma dostęp do ciężkiej zbroi w pierwszej edycji. Przecież mówię w pierwszej, bo w drugiej to chyba nie jestem pewien. Prawda, ostatnio prowadzę kampanię w drugiej edycji Pathfinder, ale no. Akurat powiedzmy, że jeszcze się nie zaczytwałem w... jak to się nazywa? W materiał z Sekretów Magii. Można powiedzieć podręcznika, w którym... Właśnie Magus został dodany. Bo akurat moja grupa jest, powiedzmy, składająca się głównie z początkujących graczy, więc tak stwierdziłem, że nie będę po prostu ich męczył już nie wiadomo jak skomplikowanymi rzeczami. Więc, no, czytanie klasyk Magus, które zawsze moim zdaniem były może nie tyle trudne, co z tych trudniejszych zostawiłem na kiedy indziej. Jak zarówno ja, jak i grupa będziemy lepiej zaznajomieni z systemem trochę. Czemu nie powiem, żebym ja nie był zaznajomiony dosyć dobrze, już teraz nawet, ale tak. Nie chcę sobie po prostu komplikować aż za bardzo tego wszystkiego. No dobra. Tu mamy kolejny sekret, co niestety było zdradzone od razu przez to światełko. Kolejny kajmenny alchemik, miło. Oraz... Przełęcz Krana. Nie wiem do końca, co to jest, ale tak, chyba tutaj siądę. Nie wiem, czy to mądry pomysł, bo ciężko będzie wtedy wrócić. Tak czy jak pogadajmy z tym czymś. I ta ikonesorze towarów wysokiej jakości. Można kupować, chociaż nie jestem członkiem tego przymierza. Światełka soli.
soli, inne takie rzeczy. Okej, okay, tutaj maska splendoru. Okej. Okay. Pierścień poszukiwacza soli, talizman latarni. Okej. Okay. Zobaczmy, co on nam powie. Jestem pod wrażeniem, że nas odnalazłeś. Jeszcze jesteśmy dosyć skryci, ale to dlatego, że strzeżemy niesamowitej tajemnicy. Jaką to prawdę skrywamy? To proste. Nie ma nic lepszego niż przepych. Ciało gnije, odpada od kości. Wszystko obraca się w proch i pył. Ale złoto? Warto się w nie stroić. Gdy ciało się rozłoży, wciąż będziesz żyć przez złoto. Ja bym tak mnie pochłania przemijanie cielesności? Cóż, mój przyjacielu, bo tak jest. Tknęło nas... Nie wiem, tam było jakieś zarażenie, coś, nie, niestety przez przypadek klikłem, ale tak. Złoto jest naszą opoką, cudowną egidą. Prorok dał nam złoto, głupiec dał nam wino. Byli ludźmi czy bogami? Kimkolwiek byli, z pewnością zabawili naszą część ludzkości. Zbawili, nie zabawili, okej. Okay. Złoto rozświetla nam drogę, a wino rozgrzewa. Jakże mam płakać nad mym losem, gdy serce moje tętni takim blaskiem? A zatem? Zajmiemy się złotem? Okej. Okay. Znajdź więcej złota. Okej. Okay. Kodwiek tu jest chyba... Chyba nie przejdziemy. A jak już mówiłem, wsiadać tutaj na razie nie chcę. Bo za bardzo się obawiam tego, co tutaj może wyniknąć, jeśli siądę. Dlatego też chyba... Że dobra, tam jest chyba bezdenna czeluść. To już wolę w takiej sytuacji tu usiąść i mieć powrót problem z powrotem, niż zginąć, muszę tutaj wracać. Okej. Okay. Wino irysowe jest winą złotej... Znaczy czerwonej lilii. Jakie ma tutaj może informacje? Wypij, aby zyskać zdrowie, ale nie pij za dużo i za szybko. Nie rozumiem. Tutaj kondycję, ale nie pij za dużo i za szybko. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Mamy jakieś wino w takim wypadku. I teraz tutaj. Aha. Tak, jest to bezdenna czeluść. Dobrze myślałem. Ciekawe wyzwanie. Naprawdę ciekawe. W szczególności dla kogoś takiego jak ja, kto nie umie. I okej, jednak nie jest bezdenna czeluść. Pewnie jakbyśmy spadli, to po prostu byśmy zginęli. Ale to będzie bardzo długo drabina, ale no... Pocieszające jest to, że to jednak nie była bezdenna czeluść. Tylko po prostu głęboki spadek. No bo jak zapewne wiecie... Ja i bezdenne czeluście się uwielbiamy. A w taki sposób niekorzystny dla mnie. Czeluść... A, dobra, już widzę. Wino po prostu ma jakiś efekt. Negatywny chyba. Jeśli za często będę je pił. Okej. Nie jest aż tak źle. Chyba naprawiliśmy windy. A, tyle paniki. O nic w sumie w takim wypadku. Możemy iść dalej, nie przejmując się niczym. To nie tylko jak się dostać tam. Wierzę, że albo spadając z samej góry drabiny, albo jak nie tutaj, to z windy. Tak, druga opcja jest chyba sensowniejsza, że jakoś winda pozwoli nam. Nie wiem jak, gdzie i kiedy, ale znaleźć jakby rozwiązanie. A jeśli tak, to sprawdzę to kiedy indziej. Jaki fart. Jaki wielki fart. Takiego farta, co ja przy... To ja bym nie miał, gdybym tego chciał. To musiało być po prostu totalnie przypadkowe. Dobra, pokonani. Zatopiony medalion. A czym jest medalion? Znaczy, dobra, powinien sprawdzać chyba zawsze w tej kategorii najpierw, znając życie. I tak. Mhm. No. Jakąś tam konkretną chyba broń można ulepszyć dzięki temu. Tam był jakąś tam broń, ale nie... Tak. Broń krakeńską. Coś tak. Jeśli to jest krakeńską, to chyba nie rozumiem, o co chodzi. Jeśli to jest jeśli tam pisał coś innego, to jestem lama, który nie umie czytać. W obu przypadkach nie wiem, o co chodzi.
Ale i tak, dzięki za ten... za wisiorek. Na pewno mi się przyda. Jest tak, co skrywa to miejsce? Jest te satelity. A nie tutaj, przy okazji kula ognia? Co? Kiedy ja znalazłem kulę ognia? Ktoś mi powie? Czemu jej nie używałem do tej pory? Bo definitywnie to jest po prostu... Zdecydowanie mocniejsza wersja zaklęcia, które posiadałem wcześniej. Tak, no... Ktoś mi wytłumaczy naprawdę, czemu tego nie używałem? Drzewo ludzi. Okej, znaleźliśmy jakiegoś bossa. Który na dodatek może mi tego zarzucić, jest super. Ale całe szczęście tutaj siadałem niedaleko. Może jeszcze będzie dla mnie nadzieja. Może. Fajnie by było. A teraz muszę tam powrócić, więc życzę mi szczęścia. I... no. W sumie tak. Życzę mi szczęścia. To jest najważniejsze dla mnie w tym momencie. Bo jak wiadomo, u mnie skakanie precyzyjne różnie się kończy. Chociaż tutaj, przez to, że to jest 2D i że nie poruszę się jakoś bardzo szybko, to się udało. Na szczęście nie jest to poziom skomplikowaności skoków niektórych z Hollow Knighta. Zapewne, może co niektórzy z was kojarzą, może i nie kojarzą, a może nikt nie kojarzy. Ale w Hollow Knightie było takie jedno nieszczęsne miejsce, w którym trzeba było się odbijać cały czas. Kolejna figurka, miło. Od przeciwników jednego typu. W sumie bardziej niż od przeciwników, to od przeszkody pewnego typu, żeby móc się dostać dalej. Tam chyba było... nie jestem pewien co konkretnie, ale... wydaje mi się, że tam był wtedy kawałek, jakby to najłatwiej określić... kawałek chyba... punktu życia, tak jakby. A jeśli nie kawałek punktu życia, to może kawałek tego, jakby to się nazywało. Jakby punktu many, energii, jak złoto nazywało. Jak mi się kojarzy po prostu. I jeszcze właśnie, póki pamiętam, te ogniste sfery czym są? Ogniste satelity, przepraszam. Przez wikule ognia, które zbytują wokół tego, kto rzucił zaklęcie, zdałem obrażenie od ognia każdemu, kto jest na tyle głupi, aby się zbliżyć. Proszę się jednak nadzieję, że ochronię rzucającego zaklęcie przed atakami z dystansu. Okej. Zobaczymy, co to jest w takim wypadku. Może będzie przydatne podczas starcia z tym drzewem ludzi. Też nadal nie wiem, jak to pokonać. I już jest tu też jedną bardzo nieszczęsną kwestię. Tutaj wszędzie są te. Myślałem, że to można dotknąć się tego. Niestety straciliśmy 26 tysięcy soli. Ale tak, to chciałem, to zaklęcie nie jest wcale takie mocne. W sensie sprawdzimy jeszcze raz przeciwko temu, ale widziałem, że ten mój duszek solny przyjął wszystkie kulki i ja tak po prostu przeżył. On też. Więc tak, stwierdzam, że jest to słabe. Tak samo stwierdzam też, że ilość utraconej soli dzisiaj jest aż za duża. To jest smutne. Ale dobra. Zobaczmy, czy teraz jestem w stanie zranić drzewo. Nie. Jest niewrażliwy na moje ataki, po prostu. No i znowu spadnę. Nie, ja mówiąc szczerze, nie mam pomysłu, jak walczyć z tym drzewem. Tak, tracę 1890 soli. 1800. Ja bym tyle brał. A nie, dobra, tam wtedy przechodziłem trochę dłużej. No tak. No niemniej jednak chcę spróbować walki z tym drzewem. Nie mam zamiaru się poddawać. A może odpowiedź jest prostsza niż mi się wydaje, trzeba po prostu tych, którzy się świecą, zaatakować.
czy coś. Chociaż, jeśli tak, to... Tak. Po prostu trzeba atakować tych, którzy się świecą. Można było się po części domyślić, ale ja jestem za głupi na to, więc tak. Po prostu brawo dla mojej głupoty. A, jeszcze oni giną z czasem. Okej. Dobra. Walka z tym drzewem może jednak być trudniejsza niż myślałem, a jednocześnie łatwiejsza niż myślałem. Bo trudniejsza będzie pod innym względem, a łatwiejsza pod względem ogólnym. Okej. Drzewo jest na pozycji teraz takiej pseudo-spokojnej, więc... trzeba tylko umieć teraz podejść. No, nie! Nie. To już jest przesada. No cóż. Lecimy tutaj całe złoto, jestem tego pewien, niestety. Ale ja się nie poddam. Ja chcę dzisiaj pokonać chociaż to drzewo. Jak już je pokonam, to będę mógł kończyć epizoda. Oczywiście, ale ja się nie poddam. Ja chcę pokonać to drzewo. Pokazać mu, kto tu rządzi. O, więc spotkanie z drzewem, podejście numer kolejny. Mam nadzieję, że może ostatni. Chociaż w sumie sam koncept tego bossa jest bardzo dziwny, muszę przyznać. Tak, podoba mi się wykonanie. To jest wymagająca walka. Polegająca po prostu na tym, że właśnie otoczenie nie jest przyjazne dla gracza. Przede wszystkim. Sama walka byłaby znacznie prostsza, gdyby otoczenie nie sprzyjało zrzucaniu gracza w przepaści. I teraz? Okej, już rozumiem. Teraz trzeba atakować tam, co będzie już trudne. To bardzo nawet, bo takie skoki z atakami, jak widać, się kończą bardzo źle. Ale tak. I upadek. Tak, można było to przewidzieć. Wydaje mi się, że jednak drzewo może być ponad moją siłę na dziś. Więc tak, może pozwólcie, że jeszcze sam spróbuję dojść do momentu, w którym wszystkie te trupki na drzewie będą, no, martwe. Jeśli się nie uda, to na tym kończymy. Jeśli się uda, no to zobaczymy, czy może w końcu je pokonam. Dobra. Jesteśmy znowu na starciu z drzewem, etap, w którym musimy atakować bezpośrednio, tak jakby, jego rdzeń. Jednak tym razem spróbujemy to zrobić inteligentniej. Czytajcie, korzystać z magii, o której totalnie wtedy zapomniałem. Okej. Więc tak. Magia. Może nam tutaj pomóc, bardziej niż by się to wydawało od początku. A dzięki gro po prostu. Dobra, drzewo, atakuj. Okej, atakuję na najwyższym piętrze. Atakuję na tym niżej, okej. Idziemy tutaj, żeby się trochę podleczyć. Nie wyszło to najlepiej, ale okej. I nie ma już co się męczyć.
zaraz spadniemy. Jeśli nie będę ostrożny, więc... Trzeba po prostu robić wszystko, co w naszej mocy, żeby pokonać to drzewo, zanim ono pokona nas. No niestety. Niestety, jak widać... Pokonanie drzewa nie jest mi dane. Niestety. I cóż, w takim wypadku... Powiem tylko tyle, że ja się na teraz chyba poddaję z tym drzewem. Po prostu... Nie mam sił. Naprawdę. Fajnie byłoby mieć tą satysfakcję za pokonanie dziadostwa, ale... Nie mam sił. Dlatego też mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale... Rachunki z drzewem wyrównamy w kolejnym epizodzie. A na ten moment to tyle, więc no, dzięki wam bardzo, no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.